Witam serdecznie, Jan Przemyłski, to jest Rozmowa Niezależna. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest poseł Prawa i Sprawiedliwości, pan Stanisław Pięta. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry Państwu. Panie pośle, zbliża się kolejna rocznica obchodów wybuchu Powstania Warszawskiego. Jak pan myśli, po tych 72 latach, jak możemy ocenić to powstanie? Czy to jest nadal temat, który Polaków dzieli, czy łączy? Tutaj nie ma mowy o podziale wśród Polaków. Może istnieć jakaś różnica poglądów na temat tego, czy to powstanie powinno wybuchnąć, czy powinno w tym momencie wybuchnąć. To tak, ale nawet ludzie, którzy są jednoznacznie po stronie przeciwników decyzji o wybuchu powstania, oni też czczą bohaterstwo żołnierzy. Oni też nie wyrzucają, nie wiem, jako poza jakiś nawias polskości tego bohaterskiego zrywu. Warto wsłuchać się w głosy uczestników tamtych wydarzeń, w głosy dowódców. Warto przeczytać pamiętniki. Możemy sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby powstania nie było. No właśnie, po tych doświadczeniach, które mamy z tą wiedzą, którą w tym momencie żyjemy, po tych 72 latach od wybuchu tego powstania, wyobraża sobie pan, jak by mogła wyglądać Polska, jak by mogła wyglądać Warszawa wtedy i dzisiaj, gdyby tego powstania nie było? Wyobraźmy sobie, że oddziały Armii Ludowej, która miała tutaj swoje komórki w Warszawie, reagują na nawoływanie radiostacji Kościuszko, która wzywa do walki z faszystowskim okupantem. Wyobraźmy sobie, że zdołają zająć budynek, dwa, trzy budynki i utrzymać się tam przez dwa dni. Możemy powiedzieć z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością, że wówczas armia sowiecka na pewno przyszłaby ze skuteczną pomocą takiemu powstaniu. To byłoby natychmiast zdyskontowane politycznie, posłużyłoby do ataku na Armię Krajową, pokazano by rzekomą współpracę Armii Krajowej z Hitlerem. Tak by to było prezentowane. To my, Armia Ludowa, wyzwoliliśmy stolicę i teraz jesteśmy prawomocnymi zarządcami kraju. No, przez długi czas nie mówiono głośno o Powstaniu Warszawskim, nie mówiono również o późniejszym podziemiu antykomunistycznym, a teraz od jakiegoś czasu widzimy fenomen młodych ludzi, którzy wychodzą na ulicę w koszulkach z podopisną rotmistrza Pileckiego, Inki. Jak pan myśli, skąd się bierze ten fenomen i jak najlepiej przekazać to młodzieży, żeby chciała zaglądać do tej historii, żeby chciała się tego uczyć? Czy chciała poznawać, kim byli jej bohaterowie? To, co jest konieczne, to rzetelna nauka historii Polski. Bez propagandy, bez jakiegoś wykrzywiania w którymkolwiek kierunku naszej historii. Po prostu prawda i próba oceny. Wydaje mi się, że młodzi ludzie nie są niewrażliwi na tego rodzaju wzory wychowawcze. Jednak bycie Polakiem coś znaczy, do czegoś
obowiązuje. Jednak jesteśmy spadkobiercami pewnej tradycji historycznej, patriotycznej i pamiętając ilu najlepszych synów ojczyzny oddało życie za Polskę, pamiętając o naszych wartościach religijnych, o naszym dziedzictwie religijnym, o tym bohaterstwie, poświęceniu, no to jest pewna wskazówka i młodzi ludzie jakby nie uchylają się od przyjęcia tej pałeczki przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Wielkie zasługi mają tutaj grupy kibiców, na przykład kibice Legii w Warszawie. To, co oni zapoczątkowali już wiele, wiele lat temu, składanie wieńców w miejscach pamięci narodowej, to rozprzestrzeniło się w całym kraju. A teraz chciałem pana posła spytać o jeszcze jedną sprawę, również bardzo na czasie. Komisja Amber Gold. Wiemy, że będzie powołana. Pan zasiada w jej, jest pan jej członkiem. Proszę mi powiedzieć, czy, no wiemy, że też inne instytucje prowadzą śledztwa, swoje dochodzenia. Czy ta komisja nie będzie kolidowała z sprawami wyjaśniającymi tych innych instytucji? Otóż ma swoje cele i zadania prokuratura. Natomiast my, jako politycy, na których spoczywa odpowiedzialność za kierunek prac rządu, którzy jakby na co dzień spotykają się z wyborcami, z oczekiwaniami wyborców, musimy reagować. I sytuacja, w której, którą obserwowaliśmy wówczas, sytuacja pewnej bezczynności niektórych organów państwa, sytuacja jakiegoś nadzwyczajnego zaangażowania w popieranie interesów rodziny państwa P, małżeństwa państwa P, to jest, była zaskakująca. Widzieliśmy no, liczną grupę polityków związanych z ówczesną formacją rządzącą, która wręcz ostentacyjnie wspierała biznes małżeństwa P. Pamiętam prowokację dziennikarską, w wyniku której prezes sądu w Gdańsku deklarował daleko idącą współpracę przy kształtowaniu składu sędziowskiego. Zapewniał, że tutaj można liczyć na niego. Pamiętam też przecież kwestię zatrudnienia w jednej z firm pana P, syna Tuska, ówczesnego premiera. To plus bezwład niektórych instytucji państwowych zobowiązuje nas do zbadania tej sytuacji. Urzędnicy w Polsce muszą znać swoje obowiązki. My, wykonując pewną pracę, musimy pokazać Polakom, że to państwo nadal należy do nich, że ono im służy, że ono nie toleruje patologii.
że z urzędnikami tego państwa nie można się dogadać pod stołem i zapewnić sobie bezkarności. No, ktoś dał człowiekowi dwukrotnie skazanemu koncesję na handel złotem. Mhm. Musimy, panie redaktorze, na tyle, na ile to jest możliwe, zbliżyć się do prawdy, poznać prawdę i przedstawić wyniki prac narodowi. No właśnie, a jakby pan się odniósł do tych oskarżeń, które idą z różnych stron sceny politycznej, że ta komisja tak naprawdę nie ma na celu niczego wyjaśniać, tylko ma na celu uderzyć w Donalda Tuska, że w jego ewentualny powrót do polityki po Brukseli? To są nie trafione uwagi. Z tego punktu widzenia komisja Amber-Gold do niczego nie jest potrzebna. Platforma jest w stanie zupełnego rozkładu. Pomysł powrotu Donalda Tuska do polityki krajowej przez Polaków oceniany jest bardzo negatywnie. Tutaj nie chodzi o żadną politykę, bo pewną walkę polityczną, pewną rywalizację polityczną, która toczy się w kraju, to Prawo i Sprawiedliwość już wygrało. Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory parlamentarne, wygrało wcześniej wybory prezydenckie i to do niczego nie jest w tej walce potrzebne. My nie interesujemy się Platformą. Niech Platforma sobie gdzieś tam dogorywa w wewnętrznych konfliktach. To nie jest w ogóle nasza sprawa. My chcemy zbadać to, czy instytucje polskiego państwa funkcjonowały prawidłowo. Mhm. Czy urzędnicy tam zatrudnieni dopełnili swoich obowiązków. O to nam chodzi. A nie o jakąś walkę polityczną, która toczy się w innym miejscu i moim zdaniem Platforma zupełnie z innych względów jest w tej walce stroną przegraną. A jeszcze tak na koniec, kiedy moglibyśmy się spodziewać rozpoczęcia prac komisji? Myślę, że niezwłocznie po wybraniu członków komisji przez Sejm w najbliższych dniach. Dziękuję serdecznie. Moim Państwa gościem był poseł Prawa i Sprawiedliwości, pan Stanisław Pięta. Dziękuję Państwu. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję Państwu.